Proszę Państwa, rozpoczynamy pojedynek numer 10, w którym spotkają się... Thank you.
pierwszą bramkę w zespół Fortuna Sowiecka, wtedy Łukasz Borek w stopu, która w kondycji 1-0. Łukasza Dowolka, jest to druga bramka całej mistrzostwa. Po tym spotkaniu pojedynek pomiędzy Huraganem Jeziora a Gronem Miedźmi. Drużynie Sołtała Brodzica mamy chyba jedynego grającego prezesa na boisku. Dariusz Czotkowski z numerem 22. Podobnie jest drużynie Korala, gdzie jest Witold Jagielski, a on jeszcze nie pojawi się dzisiaj na boisku. 7 minut do zakończenia. Po bramce Łukasza Kowalka drużyna Sołtała prowadzi 1-0. Poprzednie swoim spotkaniu przypomnę w inauguracji Sokół Brodzica 1-2 Urek Kary z Parką. A Koral Kłobuc w swoim poprzednim spotkaniu Drewa Kłobucka 1-2 przegrał ze Zliczem. Z numerem 10 na boisku drużyny Sokoła występuje Karol Marzak. W tej chwili jest to lider klasyfikacji strzelców na swoim koncie 9 bramek. Po 7 mają Janek Mateusz i Przelad Mariusz. Dotychczas w turnieju finałowym po dwie bramki zdobyli Paweł Błonak i Warty Krzepice, Jakub Szczęsek z KS-u Parki, Grzegorz Nowak i Warty Krzepice, Marcin Szewczyk z Gronu Miedźmi oraz Przemysław Zielonka, piłkarz Kowicki Gosnicza. Przypomnę jeszcze raz, jak się zdarzyło w grupie czteroosobowej lub pięcioosobowej, że trzy zespoły mają jednakową ilość punktów i bramek, wtedy jest dodatkowa seria rzutów karnych pomiędzy tymi, którzy mamy, to mają jednakową ilość punktów i bramek. Oraz obrońcę mistrzów oraz najlepszego piłkarza
Dwóch pokoleń, 1 z 12, a 0 do 3 z 2 do 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3 z 3